W międzyczasie dodałbym punkty, ale jakiś gówniarz mi zagroził. To nie ten, ale daj jeszcze. Ze sztuczką. Cześć, to jest Red Bull Rap i Mat. Wracamy. Dziś, moi drodzy, pojedynek postaci wielkich, na który czekałem najbardziej. Nie interesują mnie raperzy, interesuje mnie człowiek. Moi drodzy, po mojej prawej stronie Krzysztof i DJ Moist. Legendy z zespołu Que Bona Fide, Jakub Grabowski, Paulo Dybala i jego wielki przyjaciel Krzysztof. Znany z tego, że od 6 lat nie wrzucił przygód wesołego hypemana. To ja. Kiedy może będą? To jest jakby to idealne. Kiedy jak będą? Przegrasz, to wrzucisz. No. Dobijemy jeszcze do tej kary. Nie przybijam tego oficjalnie, ale możemy się na tym zastanowić. Listę jego DJ setów znajdziecie w komentarzu, który sam napisze. Jego przeciwnicy to drużyna z zespołu Mata, Wyguś 3-3, Tadeo 3-3. O to walczyłem bardzo długo. Dziękuję, że jesteś tu, Franciszku. Willkommen, bitte, bitte. Kogo przywiozłeś dzisiaj ze sobą? Przywiozłem, zważając na to, że jest to odcinek Związku Polskiego Hypemanu. Po prawej jest prezes. Ja traktuję tę rozgrywkę bardzo poważnie, tak naprawdę, więc jest to rezerwowy hypeman naszej drużyny. Rezerwowy hypeman ich drużyny. Ale ty powinieneś coś o tym wiedzieć, bo ty też gracie z Sokołem we trzech hypemanów, więc wiesz. Tak, ale ja w ogóle nie wiem, kim są ci dwaj. Ręce. Wyguś spopularyzował kanapkę z szynką, pomidorem, serem i masłem. Przechodzimy do pierwszego quizu. Będziemy się... A nie można na YouTubie, tak? Na początku przeklinać. Będziemy się bić. Hej, zanim zaczniemy, musimy poznać nazwy drużyn. Krzysztof, jaka jest najgorsza cecha charakteru Que Bona Fide? Jest stary. Jest stary, to stary na pewno. Stary z charakteru. Spóźnia się z płatnościami. Franku, jaka jest najgorsza cecha charakteru Maty? Nie daje zaliczek. Nie daje zaliczek. Bo w jakim państwie mógłbyś zamieszkać na starość? Ciechanowce. Państwie ciekanowskim. We Włoszech na przykład. Tadeo, w jakim państwie mógłbyś zamieszkać na starość? Również odpowiem we Włoszech, chętnie bym tam na może przykład razem został pizzę. Może na Włoszech. Robimy tak. Włoskie opóźnienia i sycylijskie zaliczki to są drużyny, które zmierzą się w dzisiejszym odcinku. A drużyny grają o rzecz następującą. Kto przegra? Ten robi zakupy na chatę drużynie przeciwnej. Budżet 2742 zł. Kto komu zrobi zakupy, zostańcie z nami, żeby się przekonać. Każdy komentarz to 0 zł na dowolny cel, ale teraz sprawdzamy wasze serca. Wszystko gra i buczy, daj to wodę jeszcze, jak mogę poprosić na plan w międzyczasie. Ciekawe, jakby ile jeszcze rzeczy jest takich, że powiem, że poproszę na plan i przyjdą. Dożywotnią rentę na plan, poproszę. Podróże związane z albumem Egzotyka to kopalnia ciekawych historii. Jedna z nich związana jest z fryzurą Krzycha, która w tamtym czasie nie różniła się za bardzo od fryzur topowych piłkarzy na świecie. Otóż czekając w hotelowej recepcji w Bangkoku na resztę wesołej ekipy, Krzysztof został zaczepiony przez jednego fana, który koniecznie chciał zrobić z nim zdjęcie. Koniecznie. Gdy już mu się to udało, nagle pojawiła się kolejna osoba i kolejna, efektem czego parter hotelu został po kilku minutach wypełniony tłumem wiwatujących fanów. Po chwili jednak wszystko się wyjaśniło. I co się okazało? Że Krzycha pomylono z Cristiano Ronaldo. Quiz numer 1 nazywa się, nie uwierzycie, Que Bona Macie. Sprawdzimy, jak dobrzy jesteście z dyskografii swoich kolegów. Ostatnio nie słuchałem nic. My też was nie słuchamy. Czy tam przetłumaczone na język polski albo angielski tytuły utworów artystów, z którymi jeździcie w trasy. Waszym zadaniem jest podać rzeczywistą nazwę tych utworów. Kto zna odpowiedź, naciska przycisk. A druga rzecz, dżingiel robimy. Dżingiel, głosówka, która będzie w waszych bazarach. Jadu! Daj kurwa mir! Sprawdźmy, jak brzmi przycisk czerwony. Jadu! Sprawdźmy, jak brzmi czerwony przycisk żółtych. Daj kurwa mir!
Sycylijskie zaliczki, przycisk po włosku, włoskie opóźnienia, przycisk po polsku. Poprawna odpowiedź w tym quizie to 5 punktów. Kto wie, o jakim utworze mówię, bo mogę mówić po polsku, mogę mówić po angielsku, ale jednak skojarzenie jest królem w tym konkursie. Ten naciska przycisk i odpowiada. Pierwszy tytuł zmieniony, który ma was naprowadzić na prawidłowy, brzmi: Kawiarnia Polskiej Republiki Ludowej. Kafe PRL padło z sycylijskich zaliczek i jest to 5 punktów. Mata Kafe PRL. To jest niedoceniony kawałek, uważam. Znacie, to nie rozumiem. Ktoś tego kawałek ma. Zdecydowanie. Nie daliśmy go na koncertach, może dlatego. Dlatego nie słyszał. Szczególnie. Ale myślisz, że nie słyszał, czy że po prostu świruje i to jest taki trash talk, że, myślę, że z kim wygracie. Tego akurat mógł nie słyszeć, bo to nie jest taki hit jak Rio, że leci w SC 100 godzin. Ale to jest po prostu... Stop! Chciałem powiedzieć, że Łysy dzisiaj nie dodaje punktów, gdyż naprawdę poważnie bierzemy kary do siebie, więc jak będziemy wygrywać 20-0, to nie robisz 20-20. Na razie jesteśmy na prowadzeniu. Dlaczego to dziecko nagle wyznacza zasady? O co tu chodzi? Chopie, przestań! Kto tego dzieciaka tu przyprowadził? Tytuł numer 2. Mściciele. 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 Uderzasz do głowy. Podryw to dobry pomysł na mściciele. Twój zapał, mój zapach. Unosi się mściciele. Mezoaniele. Kto straci pracę? Kawałek mściciele. A możesz podpowiedzieć, czy to jest Matrix czy Kłębo? Mogę podpowiedzieć. Pracę straciłby Krzysztof i DJ Moist. Podpowiedź. Jadą! Avengers. Tak jest! 5 punktów dla włoskich opóźnień. I Biza Gwiździny daje się we znaki nawet najtwardszym zawodnikom. Uwaga, tytuł numer 3 to wycieczka po Włoszech. Jadą! Czekaj, ile mam czasu? 27 minut. Podpaliłem się trochę. 5, 4, 3, 2, 1. Giro Italia? Jakoś tak. Giro d'Italia! Oh, tak, na fide. Włoskie opóźnienia. Nomen omen, 10 punktów. Jak si, signor. Wafanculo. Dobra, teraz oni muszą... Uwaga, tytuł numer 4. I'm loco. Jestem pojebany? Jesteś pojebany i masz 10 punktów, Tadeo. 10 i jeszcze 2 tytuły. Dziękuję serdecznie Hype'owi, który pisze ten scenariusz, za ten tytuł, który teraz będę musiał odczytać. Yellow fell tip pens and thick katedry. Żółte flamastry i grube katedry. Tak jest, 15 punktów mają sycylijskie zaliczki. Powiem, że to utwór rapera Mata. A szósty i ostatni już tytuł w tej rozgrywce brzmi Henryk Anioł. Henryk Anioł. Jadu! Harry Angel! Informuję, że Kłębo na fide zapewnił kolejne 5 punktów. Dobrze, że go wziąłem. Wszyscy się pytali, dlaczego go wziąłem. Masz dla tej jednej odpowiedzi. Prawko ma. 15-15 i przechodzimy jeszcze na domknięcie pierwszego quizu do karty od czapy dla drużyny włoskich opóźnień. Karta nazywa się Kuppa. Krzysztof, czy u ciebie na jak, no, podbijanie piłki mówiło się kapki, żonglerki, czy jak? Żonglerka. No właśnie, albo mi tu napisali kapki, nie? Kapki? Mhm. Jak? W sensie, że podbijanie piłki, tak. Żonglowanie to jest co? Kapkowanie? To, nie wiem, to wiesz co, to jakieś... Jakiś kap. Południowe małopo, oni kapkują na polu, a my robiliśmy żonglerkę na dworze. To jest właśnie zadanie dla Krzysztofa. Tyle, ile zrobisz żonglerek, tudzież kapek piłką, tyle otrzymasz punktów. Krzysztof założył doskonałe buty do tego konkursu. Łatwiej byłoby rzuć piłkę, to dużo. Mogę zmienić jednego buta? Łatwiej byłoby wejść na Śnieżkę w tych butach, niż zrobić żonglerki. Ale to już muszę w tych? Możesz zrobić bez, jak chcesz. Możesz bez. Pokaż, jakie masz skarpetki, czy masz do pary dzisiaj. Piłkarze polskiej ligi wybierają wygląd. Trzeba sobie zapiąć tutaj. Dobra, daj te buty. Z butów nie wiem. A zrobisz ten popisowy mój trik? Przyjęcie na bęben. I uwaga, Marcin Mięciel! Raz, dwa, trzy, ręce! Dobra, albo ze sztuczką. Uff! 4, 5, 6, 7. O 10 możemy z niego napociągnąć. Ile było? Tego nie było. 15 punktów!
Moi drodzy, dla Gryffindoru. 15 punktów dla drużyny włoskich opóźnień. Gdyby nie utrudnienie, moglibyśmy tak latami wręcz siedzieć. A zaraz wracamy z quizem numer 2. Quiz numer 2 nazywa się Let Him Cook. Przygotowaliśmy tablicę oraz magnesy. Mamy 5 raperów i 5 charakterystycznych potraw dla miasta, z którego pochodzą. Musicie przyporządkować potrawy do miast, z których pochodzą raperzy. Poprawna odpowiedź to 5 punktów. Poproszę o wniesienie tablic w tą stronę. Zaraz sobie pomieszacie. Mój lubi dobrze pojeść, więc mam nadzieję, lubi dobrze pojeść. Już możemy, nie możemy. Kto skończy pierwszy, może nacisnąć przycisk, ale na razie odliczę. 5, 4, 3, 2, 1, go! W międzyczasie zapraszam do lajków i subów na tym kanale. Aha, to ciekawe, że dorsz jest. Dawaj. Dobra, jadą! Pierwszy byliście. Ale macie już bonusik. Ciekawe. Ile powiedziałem, że będzie w bonusie punktów? Nie może być jedno. Ja obiecuję różne rzeczy. Załóżmy się ze słońca. Dobrze, proszę o pokazanie do kamery tych tablic i sprawdzamy. Kizo dorsz. Kizo dorsz mamy, lecimy dalej, fokus maczanka tak samo, Tede pyzy ze słoika, Tede pyzy ze słoika, Jan rapowanie, gumi klejzy. Co to jest? Dobre pytanie. Od razu się musimy dowiedzieli. Kluski, ale to kluski po prostu z Krakowa. Gumi klejzy i mamy jeszcze palucha z pyrami i tutaj też mamy palucha z pyrami. Czyli, moi drodzy, powinno być następujące. Jan rapowanie powinien jeść jednak maczankę, a nie gumi klejzy. Macie ten sam błąd. Paluch pyry to jest idealnie. Dorsz kizo również, pyzy w słoiku tede także. A fokus zjada gumi klejzy, ponieważ są to kluski śląskie. A dlaczego pyzy ze słoika są jako warszawskie? Ponieważ na bazarze Różyckiego sprzedawano legendarne i klasyczne pyzy ze słoika. Nie pamiętasz? Weryfikuje to gość z Zamościa. Weryfikuje to na słuchawce Rafał Trzaskowski, bo to jest jego miasto i leci tutaj jakiś funk. Gdzie był moi drodzy? Dajcie funku. 15 punktów włoskie opóźnienia, 15 punktów sycylijskie zaliczki i 5 punktów za timing dla włoskich opóźnień. W międzyczasie dodałbym punkty drużynie sycylijskich zaliczek, ale jakiś gówniarz mi zabroził, więc nie będę tego robił. Ty gnoju zasrany. Zrobimy kartę od czapy dla drużyny Wygusia, żeby mógł trochę nadrobić. Wyguś! Otrzymasz od nas 3 zestawy, a właściwie 3 potrawy Gong Bao. Twoim zadaniem będzie wybrać tą jedną, która pochodzi z kuchni Rozbrat, legendarnego miejsca. Do tego konkursu będziemy musieli zasłonić ci oczy, bo wiemy, że wygląd potrawy powinien przywołać od razu prawidłową odpowiedź. Proszę Makłowicza o wniesienie potraw. Tu masz opaskę, którą możesz sobie zasłonić tak oczy. A co się działo z tą opaską? To jest strój do jogi mojej dziewczyny. Rano miała trening, także jeszcze fajniej będzie. Ostatnio do niej pisałem, nie odpisałem. Wiem, kochany. Także to naprawdę będzie kurczak. Nie martw się, nie mogę żartować w sposób, w jaki chciałem zażartować. Uwaga, możesz pomóc koledze i go nakarmić. Okej, ale może, żeby było też uczciwie, wy wybierzcie, które mam mu pierwsze sprawdzić. Dobra, zacznijmy od ukrojenia kawałka stąd. No, ukroić to trochę ciężej, ale myślę, żeby gryza sobie takiego. Uwaga, nadchodzi. To jest. Dalej. Gong Bao numer 1. Woda. Poproszę o wodę do przepłukania ust. Wybierz rękę, którą chcesz pić. Dobra. Doskonale. Gazowana, no dobra. Zgadł! Gazowana! 2 punkty dla drużyny sycylijskiej. Uwaga. Trochę więcej tego poproszę. Zostaw ojciec. Troszkę więcej tego. Co smakował ci? Z sosem, tak? A bez sosu mógłbym? Nie. No to jeszcze. A tamten był bez sosu. Tak, tamten był bez sosu. To są 3 różne. Poczułeś ten smak? Jesteś, wiesz, że to albo nie to? Dalej, no. Dalej, dobra. Napij się, może przemyśl. Proszę, proszę. Powinniśmy mieć tutaj jakiś taki ząbek czosnku.
To nie ten. To nie ten, ale daj jeszcze. Nie podpowiadaj. Jeszcze raz chcę tego, muszę spróbować drugiego. Tego glazurowanego. Nie przewidzieliśmy tego. Tego w sosiku takim? Tak, tego co był w sosiku. Dobra, dobra, proszę bardzo. Ale może oblisz mu ten sos, żeby spróbował... Dobra, ale on jest cały w sosie? Tak, jest cały w sosie. To tak nie podaje kuchnia. Nie podaje tak kuchnia, tak? Tak, ona czyli... daje sos obok, okay. Jeżeli dobrze. Ktoś go wylał, no to wtedy jest tego różnica. Możemy sobie przesunąć i zostały tutaj dwie pozycje. Pierwszy smakował bardziej jak schabowy, a trzeci smakował bardziej poprawnie. Mam nadzieję, że się nie pomylę, ale tego smaku panierki Cheetos nie dasz podrobić i według mnie to jest trójka. To jest trójka? Tak, ja rozumiem. No, jest to poprawna odpowiedź. Jest to poprawna odpowiedź, moi drodzy. Brawo. 20 punktów co? Dla drużyny Wygusia. Bo twoje żonglerki. Bo jakbyś zrobił 20 żonglerek, to byś miał 20, mój drogi. To powinien zjeść 20 kawałków. 20 punktów za prawidłowe gong bao z kuchni rozbrat. 50-50 rozkłada się na razie zdobyć punktowa w tym odcinku. Jesteśmy dokładnie w połowie, więc będzie otro jak w kuchni. Moi drodzy, quiz numer 3. Ma 3 rundy, a nazywa się ruleta. Każda z drużyn co rundę otrzymuje talię 5 kart, na których mają rapowe ksywy. Czytam zdanie, a waszym zadaniem z kolei jest wybrać jawnie z tej talii jedną kartę, która pasuje najbardziej do podanej przeze mnie sentencji. Każda ksywa z talii punktowana jest od 1 do 8 punktów, a tą punktację pomogli nam obliczyć naukowcy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Macie 10 sekund na odpowiedź. Wybraną kartę kładziecie na stół i pokazujecie na mój znak. Zaraz wszystko się wyjaśni, a ja jeszcze rozdam karty jak krupier w kasynie. Jak rapował Zipskład 2, 3, 4, 5. Te są wasze. Raz, dwa, czyli to trzy, będą wersje cztery, piosenek? Pięć. Czyli niekoniecznie. Te są wasze. Tutaj macie ksywy raperów. Zaglądają już, bo też? Możecie, możecie zaglądać, bo nie znacie pytania. Macie tutaj ksywy raperów. Jedną z ksyw odkładacie na zdanie, które tak przeczytam. Trzymać? Słucham? Możemy tak sobie trzymać? Możecie sobie tak trzymać. Będziecie mieli 10 sekund, odkąd skończę czytać pierwsze pytanie. Nie, nie bazerujecie. Macie po prostu 10 sekund. I powiem wam, że obliczenia są obiektywne, a jak wyglądają... To już po rozwiązaniu konkursu. A pytanie do was to, kto jest królem bipów w polskim rapie i chodzi przede wszystkim o ilość konfliktów rapowych, w jakim się znajdował. Koniec, odkładamy. Na 3-4 proszę o pokazanie kart do kamery. 3-4. Białas, Białas, drużyny były jednogłośne. Białas to 6 punktów, moi drodzy, dla każdej z drużyn. A według statystyk i obliczeń królem polskich bifów i zaangażowanym w najwięcej konfliktów rapowych jest Tede. Białast jest na drugim miejscu. Na kartach występowali jeszcze ten typ Mes, Peja oraz Guzior. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kolejny zestaw. Oddajemy całość, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Karty są dla was na pamiątkę. Będziecie mogli je sprzedać na Allegro z autografem. Uwaga, król szybkiego flow, kto jest w stanie wyrzucić z siebie najwięcej słów w najkrótszym czasie w wersie, czas start, 5 sekund do końca, 4, 2, 1, jeszcze dwie bonusowe, odkładamy karty i pokazujemy karty do kamery, 3, 4, Pork i Eminem. Moi drodzy, nikt z nich. Według drużyny Wygusia, raper o pseudonimie Pork jest szybszy od króla rapu, Eminema. Co ciekawe, rację ma drużyna sycylijskich zaliczek. Pork to najszybszy z ksyw, które brzmią Pork, Quebo na Fide, Oki, Eminem, Reto. Mierzyliśmy to. Mierzyliśmy tę ilość wyrzucanych słów. Dwa punkty dla włoskich opóźnień. Ale w tym roku tam nie pobił jakiegoś rekordu? To najwięcej czasu miał blond włosy. Piotr Kędzierski. Moi drodzy, trzeci zestaw kart. Nie wiem, czy to jest bardziej na znajomość, czy na umiejętność dedukcji konkurs. Powodzenia! Powodzenia! A moi drodzy, trzeci quiz dotyczy Wielkiej Bitwy Warszawskiej. Wybieramy króla WBW. Kto najwięcej razy ten pas dzierżył? Czas start. 3, 2, 1, 0. Zaufam. Pokazujemy karty do kamery. Ale... Muflon i Muflon.
Obie drużyny zdobywają po 8 punktów, no, ponieważ no, zarówno no, Muflon, jak i Edziok byłyby no, najwyżej no, punktowanymi odpowiedziami. Dalej byłby Escobar, Duże P i Filipek. Po 8 punktów dla obu drużyn. 72-66. Bardzo bliski mecz. Dlatego damy wam szansę. Dlatego to damy im te, żeby odbi- 6 punktów. Żeby odjechać. Świetna czapka, Harry. 50 punktów dla Gryffindoru. Mi ostatnio robiłem test i wyszło, że jestem ze Slytherinu, więc... Jeżeli zastanawiacie się, jak wyglądają aftery w najpopularniejszych rapowych zespołach, to przydzielają się do drużyn w Hogwarcie. Mata też był ze Slytherinu. Uwaga, drużyna Wygusia ma szansę nadrobić 10 punktów. Wyguś to jest karta Wiesz o co chodzi. Jaka jest nieoficjalnie najpopularniejsza forma promocji nowego wydawnictwa przez raperów na Instagramie? To usuwanie postów z Instagrama i blank, zaufałkowi, wydaje mi się, że... Tadeo, marketing, promocja, dystrybucja, 10 punktów dla sycylijskich zaliczek. Chodziło oczywiście o usuwanie postów na Instagramie, ale również, słuchajcie, nie tylko kanapa wędruje do Ciechanowa, wędrują tam też punkty. Pytanie dla drużyny włoskich opóźnień. Jaki znany artysta Disco Polo pojawił się gościnnie w czwartym odcinku Mody i Sukcesu Kizo? Jak on się nazywał? A można... Nie można powiedzieć Kizo. Obejrzałem do trzeciego. Sławomir. Sławomir to jest odpowiedź, która padła i jest ona prawidłowa. 10 punktów dla drużyny włoskich opóźnień. 82. 76. Niestety pewien gówniarz z Ochoty zabronił mi dodawać punkty drużynie przeciwnej. Ale odejmować. Więc... O, ale widzę, co masz napisane. Uwaga, wielki finał. Uwaga, wielki finał. Zmiana oświetlenia. Zmiana oświetlenia. No, ja się nie wstydzę tego, co mam. Proszę o odjęcie 6 punktów drużynie sycylijskiej. Nie. To się dzieje. Brawa dla prowadzącego. Tak jest. Tak jest. Dziękujemy. W wyniku awarii systemu mamy remis przed finałem. Quiz numer 4 rozpoczniemy zaraz. Zapraszam na wielki finał. Zadzwonił do nas mecenas Matczak i powiedział: oddajcie punkty Franciszkowi. Dlatego 82-76 widnieje na tablicy, ale ja też mam adwokata. Proszę o odjęcie 6 punktów w drużynie sycylijskich zaliczek. Zobaczymy, jak rozwiąże się ten konkurs. Konkurs dla odmiany nazywa się Goland Ramos. To jest taki etap kreatywności, ponieważ do tej pory nazywał się Roland Gamos, a Tobiasz, żeby uzasadnić ciągle swoją pracę tutaj, kombinuje z konkursami, więc zrobił Goland Ramos i teraz wydaje mu się, że to wystarczy, żeby z nami zostać. Goland Ramos również ma 3 sety, ale mamy mały twist. Ja mówię ksywę polskiego rapera, a wy podajecie rapera, z którym ten nie współpracował i nie miał nic wspólnego i nie zrobili razem numeru. Przeciwna drużyna kontynuuje łańcuszek. Jeżeli wydaje wam się, że przeciwnicy popełnili błąd, to krzyczycie challenge. I za każdą rundę jest 10 punktów. Ja pytam, z kim nie współpracował, nie nagrywał White 2115? Jadu! Z kim on nie nagrywał? Dobra. To na przykład... Ile czasu? 3 sekundy umowne. Ten typ mes. Ten typ mes. Jedziemy dalej. Z Fałkiem? Z Fałkiem. Fałki. Fałki. Dobra. A teraz z kim nie nagrywał Fałki? Aha. Pewno na Fidę. Z Buku. Jakub Grabowski. Mata z Jakubem Grabowski. Mata z... Kizo. Teraz? Challenge! Nie, co? Co to znaczy? A tak, ponieważ tak, Mata! Challenge! Mamy challenge! Na płycie, dla bonusa RPK. Ajajajajaj! Ale podkręcona piłka poszła. Najciężej jest takie, uwaga, VAR! Ale sam się w ostatniej chwili... Mamy twist. Ponieważ tam Skute Bobo występuje na tym utworze. A jeżeli padł i Kwebo na Fide, i Jakub Grabowski. Ale jest to jedno z alter ego Maty, czyli dalej ma. Ale to się nie. Wy pamiętajcie, słuchajcie, ciekawostka o Wygusiu. Wyguś bierze udział w debatach oksfordzkich. I jeżeli chodzi o argumenty i erystykę, to jest nie do rozjebania. Więc dla spokoju. Nie, no dobra. Dałbym po 5 punktów. Nie, chłopaki. Nie, no jeżeli. Przyznają. Jeżeli takie zasady. No, przyznają. Bardzo. 10 punktów dla wątkich opóźnień. Robi się walka na noże.
I lecimy dalej. Z kim nie nagrywał Sokół? Jadu! Bonus BGC. Bonus BGC. Dobra. Bonus RPK. Czemu jakaś składanka? Bonus RPK, lecimy dalej. Mata. Mata. Kim no, Peja. Peja. Nie było jeszcze kolaboracji. Guzior. Guzior. Chyba nie było. Alberto. Nie było takiego utworu. Sobel. Białas. Nie było? I don't know. No. Trzy. Dwa. Jeden. Fokus. Krzysztof. Fokus. Sebul. Sebul? Sebul. Topka. Sebul Ganja Mafia? Nie Ganja Mafia. A Sebul Sebul? To Paluch. Paluch. Kurde, no nie wiem jak to jest. Green Grenade. O, Green Grenade. Kogokolwiek, bo na pewno nie było. Tak, to pierdolisz truskulowy łaki. Tak, o Hemingway. Masny Ben. Ale zauważacie, jakie wybierają z jakich... Dajemy Krzyk Krzysztofa może. Tak. Krzyk Krzysztof. No nie miał okazji, no nie miał niestety. Chociaż uważam, że Nowe Rio mogłoby z tego powstać. Nowe Rio, tak nazywają Ciechanów. Nowe Rio. No 3-3 wygłos. Nie było niestety okazji. O, liczę na dobra, no to, no to raz. Raz, nie było okazji, na to też niestety, liczę. Nie było okazji, no i teraz Rio nie, 3. Z kim on mógł nie nagrywać? Sulin. Sulin? Wygłos jest grabarzem, wykopuje ksywy naprawdę z głębokiego. Alkomaj. Alkomaj. Ale to ksywka czy cały zespół? Teraz musisz znaleźć kogoś, kto nie nagrywał ze składem Alkomaj. No to Gombao 3-3. Gombao 3-3. Kto nie nagrał ze składem Gombao 3-3? Ripe. Ripe nie miał okazji z Dawidem Obserwatorem zrobić numer. Ale obserwują się. Teraz liczymy po 5 sekund na każdą wymianę. Obserwator nie nagrał z Mezo. 5. A 3. Roni Ferrari. To liczymy? 5. Żabson. Solar. 5. Daj to mi! Według mnie musiało być Solar Żabson coś. Nie, nie Żabson co, Solar, sprawdzamy VAR. I słuchajcie, to może być piłka setowa i meczowa tak naprawdę. Było? 10 punktów dla drużyny sycylijskich zaliczek. Jaki numer? Jestem raperem. 86. Czyli to jest finał. 86. Teraz jeszcze powiem. Sprawiedliwe i 92. Tak, ale teraz jakby niezależnie od tego, jest trzecia runda. Kto się musi wygrać? Nic by te punkty nie zmieniły tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku. To była tylko psychologiczna zagrywka. Z kim nie współpracował, nie nagrywał? Taco Hemingway. Kto naciśnie zaczyna? Daj kurwa mir! Krąkeldon. Krąkeldon. 5. Krzysztof. Jadu! Krzysztof. Daj kurwa mir! 3-3 wygłos. Lecimy. Raz. Zadzwonimy do was. Raz. Zadzwonimy do was. Jak przejdziemy do nowych psów? Daj kurwa mir! Sulin. Kogo tam dalej dałeś? Jadu! Guzior. Nie musicie naciskać, bo nie będzie was słychać. Green Grenade. Green Grenade. Co tam dalej? To będzie szybciej. Major SPZ. Major SPZ. Wchodzimy na nowe rejony. Major SPZ. Mata. Włączył mi się jebany odkurzacz i kurwa nie mogę przestać. To jest cytat z poety Mata. Oczywiście Eripe. Eripe. Oczywiście Eripe. Solar. Solar. 5. 4. O, 3. 2. Jan Klosia. Avi. Mezo. Cebol. 1-8 Elis. Cały kolektyw? Tak. Oni trochę tam kto nie nagrał z 1-8 Elis? Ile dałbym, by zapomnieć? No, takiego nie było. Magik nie miał okazji. Poczekaj. Malik Montana. Żabka przez RZ. Co? Dobrze, dobrze. Pik. Young Iggy. On nagrał dużo. Intrus. Zaczynamy zabawę. Soku. Wojtek. Dwie sławy? Dwa sławy. Dwa sławy. Dobra, to niech będzie. Bonus RPK. Dwa sławy, bonus RPK. Przychodzi do was. No ten rower nie nagrał z bonusem. Rower? Tak, no. Ale ty wyciągasz takie rzeczy. Dobra. Nie miał okazji. Wyciąga raperów, którzy skończyli karierę zanim się urodził. No ja bym zrobił Oki. Oki. No niestety rower nie miał okazji z Oki. Niestety. Ale Oki jeździł na wielka strata dla rapu. Kolbi.
Coldy. Tego. Edziora. PZ. Płyta dekady była z Filipem. PZ. Filipek. PZ. Filipek, to powiedziałem. Kizo nie był. Kizo. Nie mieli okazji. Wajma. Pięknie. Józef Bratan. 3-3 Tadeo. DJ Mois. 3-3 Szczepan. Kłebo. A, tak chcę. Mam kilku żartów jeszcze spokojnie, więc my co tam coś nawijamy. MC Silk? MC Silk. MC Silk. Ale to polski miał być. A to jest polski. To polski. Ale, najszybszy raper. Trzeba było changelogować. OST. BTO. BTO. Pamiętacie, jak mieliśmy takie spotkanie, mówiłem, że to będzie za długi konkurs? 5. 4. No i to 3. 2. 1. Soku był? Był Soku, dobra. Guzior. Bazer. Guzior. Był już Guzior w tej rundzie. Ale w poprzedniej rundzie. W tej też już chyba był. Uwaga, mamy VAR! VAR? Mamy VAR! Że co? O, idzie VAR sprawdzić, bez kitu. Mamy sprzętu. Cześć, nie mamy takiego sprzętu. Czy Guzior był? To jak mam głosowanie? To chodź, będziemy sprawdzał później. Na pewno dwa razy, ale nie wiem, czy w to co robimy, kurwa? Moi drodzy, wracamy z VAR-u. Odpowiedź jest taka, że on go tam łapał, kopał go, kurwa, ten przeaktorzył i nie jesteśmy w stanie podać odpowiedzi. Zmieniam więc zasady tego konkursu. Wracamy do Roland Gamos i ostatnia runda brzmi tak. Z kim współpracował Guzior? Zasady są dokładnie te same, tylko odwrotne, bo mówicie raperów, którzy nagrywali z poprzednio podanym raperem. Z kim nagrywał Guzior? Odpowiada drużyna sycylijskich zaliczek. Na każdą odpowiedź 5 sekund. No, jest to śmiertelna rozgrywka. Kukon, z kim nagrywał Kukon? Lecimy dalej. Kłebo na Fide. Kłebo na Fide, lecimy dalej. Nie, Eripe. Eripe. Pęks. Oj, Pęks. Zapraszam. Lecimy, z kim nagrywał Pęks? Coraz trudniej. VAR już tam sprawdza, bo już... Pęks. Liczymy. 4. Cicho. 3. 2. Pęks, z kim mam? 1. Czy Krzysztof? Nie. To była odpowiedź? Nie, to nie była odpowiedź. Ale to miał być, kto powie? Diox. Pęks, Diox. Dziadu! VAR? O, 96! 86 wygrywa drużyna włoskich opóźnień. Teraz mogę oddać 6 punktów, które zabrałem. 92, 96 wygrywają włoskie opóźnienia w najdłuższym Rolandzie Gamosie w historii. Gratulujemy. A teraz odwijajcie tego Guziora. A wy sprawdźcie, jakie zakupy do domu dostanie drużyna włoskich opóźnień. Jeżeli Guzior padł, to proszę w komentarzu napisać sędzia chuj i wysłać ten komentarz na profil Hype na Facebooku, ponieważ brakuje mu zasięgów. Zadzwoń do ojca, czy powyżej 20 zł możesz? Uwaga, Krzychu, kupiłem ci tak. Płytka, bułka kajzerka, Red Bull napój energetyczny, bo ci na pewno będzie brakowało. Pudliszki łagodne. Nie, daj do pizzy. Old Spice dezodorant. A nie, weź mu kizo pizzę jeszcze. Old Spice dezodorant w sztywcie, bo był na promocji. Dziękuję i do zobaczenia.